Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedrunna 4.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Moi drodzy widzowie, przepraszam, bez kamerki, jakość dźwięku pewnie ciutkę słabsza z uwagi na to, że nagrywam z laptopa, jestem na wyjeździe, więc dlatego tak też to teraz wygląda. Englund Gambit D4-E5. Ja jestem z tego zdania, że jak dają pionki w debiucie, to trzeba je brać. Koniec, kropka. Tutaj F4 będzie ruchem słabym, bo to odkryje drogę do króla i mi się to bardzo nie podoba i może być to w ogóle bardzo słabe, więc skoczek wychodzi, broni tu. No i oczywiście, jeżeli zagram gońcem na F4 chcąc bronić pionka, to hetman da mi szacha, będzie atakował tutaj i gońca na F4, więc będę musiał wrócić lub coś w tym stylu i mogę stracić materiał. Więc po tym posunięciu, a wiecie co, może na siłę będę chciał tego pionka bronić. Czemu nie? Hetman D5, będę bronił pionka. Oczywiście szach teraz tu jest słaby, bo skoczek po prostu wychodzi, nie goniec. Skoczek wychodzi na EC3. Ok, skoczek B4 z opcją ataku tutaj i tu, więc myślę, że taki ruch, nie, myślę, że taki ruch trzeba zagrać. Hetman B3. Hetman B3, bo tutaj się broni teraz już pionek. Pionek broni, skoczek broni pionka oczywiście, a tu bronimy na C2. No i będę chciał zagrać posunięcie A3. To znaczy może nie od razu, ale grunt, że skoczek zaatakował mnie tu. Okej, hetman C5. Dwie figury przeciwnika znowu się poruszyły. Ja myślę, że nic prostszego jak C3. Takie posunięcie mi chodzi po głowie. Ewentualnie skoczek C3. Ale zagranie chyba C3 będzie jeszcze lepsze, bo od razu i bezpośrednio atakuje skoczka. Ten skoczek będzie musiał coś zrobić. Tego hetmana mi nic nie odstraszy, więc mam tu na myśli na przykład taki goniec na E6, no ale on oczywiście nie może zagrać, więc ten skoczek będzie musiał uciekać. Na skoczek D5 no to E4 fantastyczne wchodzi, no i nawet się nie będę zastanawiał. Chodzi o to, że tutaj moje figury już kapitalnie grają, a figury przeciwnika się plączą niesamowicie, więc Englund Gambit na szachusia 1355 nie zadziałał absolutnie. No i te figury przeciwnika będą musiały uciekać, ja wtedy zagram gońcem na E3 i będę fajnie atakował. No i tak też zrobię, tutaj nie mam wielkiej filozofii, tutaj trzeba grać proste szachy. Goniec E3 to jest zawsze wzmocnienie tutaj tego, tej siły figur. Wzmocnienie w obozie, jest pionek więcej, jest wszystko świetnie. No i zobaczcie, hetman C6, w ogóle taki ruch teraz mi też chodzi po głowie. Tyle, że hetman zagra tutaj i będzie mi atakował tu. Ja mogę zrobić roszadę, on mi zbije pionka, wyprowadzę sobie kolejną figurę z tempem. Nie no, korzystać. Tylko korzystać nawet za cenę właśnie tego, że jak mi zagra tu, będzie atakował dwa pionki. Jak najbardziej idę na ten temat. A, sorry, nie zauważyłem, że od razu mi bije. Ale myślę, że to nie ma znaczenia, bo skoczek i tak idzie na D2. Tyle, że za chwilę zrobię roszadę po prostu, a hetman i tak będzie tańczył. Okej, nie zauważyłem, że faktycznie tutaj jest atak na pionka, to można byłoby na pewno zagrać skoczkiem na D2, od razu go obronić. Tylko że mój styl jest gry taki, że ja wolę właśnie oddać coś i mieć inicjatywę w grze. No dobrze, jest świetnie, stoimy bardzo dobrze. W pionkach wprawdzie się wyrównało, ale zobaczcie, figury przeciwnika grały tylko dwie, a ja już mam wszystkie figury wyprowadzone. Niesamowity obrazek, rzadko spotykany, że tak dużo figurami tutaj, tymi samymi musiał ruszać przeciwnik, a my w ten sposób sobie zrobiliśmy rozwój. Bardzo szybki i to mięsisty, że tak się wyrażę. Wszystko pięknie stoi. No cóż, następnym planem może być przykładowo skoczek D4, F4, F5. Tutaj jest C6. Oczywiście muszę uciekać, więc uciekam kulturalnie na E2. Lepszych tutaj odejść nie ma. Nie chcę iść tu, nie chcę, żeby skoczek mi zbił gońca. Skoczek zagrywa na D5. Ok, jest atak na gońca. W porządku. Myślę, że nawet taki ruch mi chodzi po głowie, bo jak zbije mi tutaj, ja zbiję. Okej, oddam silnego gońca, ale będę miał tutaj fajne prześwity. Goniec D3, C4 wygląda dobrze, bo hetman będzie tutaj zbijał gońca. No okej, skoczek zbije tego gońca, w porządku. Ja też będę miał opcję fajnego skoczka na E4, tu się po ruchu C6 pojawiła słabość na D6, więc będę miał możliwość wejścia tam skoczkiem, może wieża AD1, coś w tym stylu. No zobaczymy. Przeciwnik w każdym razie... What? Co on robi? Tańczy znowu tymi figurami?
No, zadziwiające to jest wszystko. Słuchajcie, myślę, że zagramy ze swoim planem, czyli skoczek D4 z planem F4. W ten sposób będę miał możliwość bezpośredniego ataku też na hetmana. Skoczek w centrum czuje się tutaj dobrze. Jasne jest też, że może tu przeciwnik zagrać skoczkiem na E6. F4 przywalimy. Może być bicie, może być bicie. Dokładnie, gramy F4. Zobaczcie, że przeciwnik 15 ruchów, a on zagrał ciągle skoczkiem i hetmanem. No, skoczek już został wymieniony na jego szczęście, bo może kolejne 15 ruchów chciałby grać tym skoczkiem. Nie wiem. W każdym razie mi pozycja białymi się podoba. No jest ona, powiem wprost, jest ona wygrana. Musi ona być wygrana. Nie ma opcji. Za szybki, za duży rozwój jest w przeciwieństwie do rozwoju przeciwnika, więc tutaj musi wszystko grać. Nie ma innej opcji. Dobrze się to trzyma, dobrze się to kalkuluje. No i cóż, co mój drogi przeciwniku zrobisz? Posunięcie H5. Ciekawy jestem, kiedy on jakieś figury zacznie wyprowadzać. Nie zastanawiam się za długo, lecę pionkiem F5, tylko żeby zaatakować hetmana, ale te pionki oczywiście miażdżą tutaj obóz przeciwnika. Jakiś ruch typu hetman G5 napotka skoczka na E4. Hetman H7. No, nie wiem, jak to skomentować. Stoi to wszystko źle. Poprawmy w takim razie gońca, który będzie tutaj chciał strzelać w hetmana. Ciekawe, co on na to. No i mam też możliwość zagrania za moment wieżą na E1 i będę wspaniale tymi wieżami tutaj rentgenował obóz przeciwnika. Stoi to rewelacyjnie. Jest to bardzo dobry układ. Jest posunięcie D6. No i teraz tak, jak wybije, goniec wybije. Strzelę mu szacha. Oczywiście, że otwieram pozycję. Otwieram pozycję. Oczywiście można by było pewnie grać różnie, ale w ten sposób, po na przykład zagraniu typu skoczek F6, no jest posunięcie F6, moi drodzy. Skoczek A7 chciałem powiedzieć i F6. No i atak na hetmana. On się od ataku obronił, a my mamy strzałkę tutaj na E7, zdobywając figurę i strzelając w kolejną figurę. No i teraz pozycja sypie się jak domek z kart. No tak to zwykle w szachach bywa, że tu jeszcze mogę zagrać, też zdobyć. Aha, goniec na E7 jest. Mogę też zagrać hetmanem. Nie, no, zbijamy tutaj najpierw. Zbijamy wieżę, dlaczego nie? Zbijamy wieżę. Tu się to trzyma. Taki ruch, on może dać mi szacha. Więc mam wieżę więcej. Słuchajcie, po co kombinować? Hetman C3, wymiana hetmanów. Wymieniaj jak najbardziej, jest wieża więcej. A jak nie wymienisz, to hetman F6 zagram. No i właśnie. Tu jest atak, więc zagram tak. I będę chciał tutaj tego gońca strzelić. Goniec na E6 może być zagrane. Wtedy walniemy tu. Oczywiście hetman jeszcze atakuje F7. No tutaj zbić trzeba, bez dwóch zdań. Damy szacha i uciekniemy skoczkiem, gdyż hetman był podbiciem. Uciekniemy skoczkiem, zrobiła się figura mniej, a jak to brzmi w ogóle, nie? Zrobiła się figura mniej, ale chwila, jest atak tutaj. A właśnie, chwila. Trzeba uważać. Wracam tu. Jeżeli będzie taki ruch, to mam szacha. Jeżeli mi zbije, zbije i zagra mi gońcem, to mam znowu szacha wieżą. Figura więcej zostaje. No to też jest wystarczająco. Okej, przeciwnik się nieco wybronił, ale to jest dalej wygrana pozycja bez dwóch zdań. Gramy. Ha, chwila! Tutaj grozi jeszcze szach. Krzysztof. Powiem ci, Krzysztof, że trochę może nonszalancko do tego podchodzisz. Słuchajcie, faktycznie nie dostrzegłem tego, że tu jest też szach, a nie tylko bicie skoczka, bo już chciałem odejść skoczkiem, dostałbym plombę na E3. Grunt, że dałem szacha, zimne poty przeszły, ale to wszystko działa. Jeżeli król zagra tu lub tu, dostanie odpowiednio szacha tu lub tutaj i wtedy uciekam od tych zobowiązań, ale król E8 bardzo ładnie zagrał, bo teraz nie mam szacha. No, to było niezłe, tyle że chyba tutaj mam strzałkę, tutaj, tu, tu. No, musi być wygrana. Idę w ciemno w te posunięcie. Z uwagi na to, że nie może mi oczywiście goniec tutaj zbić. Zbić, co ja gadam? Zagrać na E3, a też atakuje na E6. Oczywiście wiąże się to z tym, że oddaję skoczka, ale wtargnę do obozu przeciwnika. No, zwierzę więcej. Zrobiło się praktycznie równo, jeżeli tak nastąpi.
No ale atak na króla tutaj jest bezlitosny, myślę. I skuteczny. Podchodzę do tego oczywiście nieco intuicyjnie. Ale to musi działać, nie ma wyjścia. To po prostu działać musi, koniec, kropka. Już też oczywiście zauważamy bardziej, jeśli chodzi o przeciwników, poziom, opór i coraz lepsze posunięcia, coraz lepsze pomysły. Tyle, że właśnie przeciwnik tak pograł w debiucie źle, aż dziwię się, że jeszcze ta partia trwa. Wiem, brzmi to trochę nieskromnie, ale taka jest prawda, bo tu powinniśmy wygrać szybciej tę partię. Zdecydowanie. No ale tu już też jest koniec gry w zasadzie, bo król pójdzie na F7, damy szacha, król pójdzie na przykład tu i wieża G6, wygrywamy, koniec, fajnie broni, więc no co po takim ruchu, no to to samo, hetman D6. Wielkiej filozofii nie ma, król tu, to strzelimy tutaj, zdobędziemy hetmana, jak król tu, no to to samo, tu nic nie ucieka, dajemy radę. Aha, tutaj jeszcze, no właśnie. Tak, gramy oczywiście od razu. Zapomniałem, że jeszcze hetman broni. Ok, tu król F8. W innym wypadku mat. Ok, znowu szach, bo za chwilę biały goniec wejdzie do gry. Powrót na G8? Możliwe. Wtedy zagramy tak. Albo na F5. Nie, no myślę, że tę siatkę matową trzeba stworzyć. Wieża F8 może być zagrane. I teraz szukam opcji. Ojejku, to jeszcze można się na matę nadziać. Ale zaraz, taki ruch jest przecież. Pułapka stara jak świat. Goniec H7, zdobywam wieżę. No przecież, w ogóle tylko rozpatrywałem jakieś odejścia hetmanem. Jest goniec H7, prosta sprawa. Zwyczajnie zbijamy wieżę. Mam nadzieję, drogi przeciwniku, że nie będziesz grał do mata. No bo chyba już nie ma sensu za bardzo. No ale wiadomo, że można grać do końca. Szach, bo mogę zbić tu. Mogę zbić tam. Nie, no zbiję sobie tego pionka. Okej. Zbijam kolejnego pionka. Jak goniec mi zbije pionka, podam szacha, potem tu i zdobędę gońca. Dobra, mamy zwycięstwo. Nowa partia. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 1397. Ruch E4. Niech będzie tym razem. E5. Gambit królewski. Zobaczymy, jak się przeciwnik tutaj zapatruje. Jest D6, skoczek F3. No i w porządku. D6. Wow, gambitowo to wygląda, mega kontrgambitowo, podoba mi się. Wow, podoba mi się, tylko pytanie, jak na to zareagować? Chwila. Podoba mi się ruch ten, bo jeżeli on przepcha, to zagram tu i bronię. Tam nie wejdzie, bo jest G3 i wszystko gra. Jak zbije tu, on może mi zbić tu. Chyba tak trzeba zbić. Bo też możliwe, że tak można było zagrać, ale potem pionki by szły mocno. No i teraz co? Tu konkrety trzeba jakieś znać. Ja ich za bardzo nie znam. Na razie zbijemy. Myślę, że po wybiciu tutaj. Wow! Ale fajne podejście. Czyli rozwój figur. Przeciwnik bardzo dobrze kombinuje. Tyle, że ja wiem, że nie mogę za bardzo pozbijać pionków, bo on dostanie kapitalny rozwój i wpadniemy we własną pułapkę. Wyprowadzam gońca na B5 z opcją związania skoczka, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby zrobić jak najszybciej roszadę. Wzięcie kolejnego pionka, no, mogłoby być nieco niebezpieczne, ale w tym wypadku, w sumie nie muszę go brać. Robię roszadę najpierw. Robię roszadę, wieża już będzie dobrze działać, ale w tym wypadku się zastanawiałem nad biciem na D6, bo jednak hetman mógłby odbić, ale długa roszada mogłaby być w zanadrzu. No nie. Oczywiście może być ruch A6, wtedy myślę, że goniec na C4 bez zastanowienia większego. Teraz już nie wybijam, tutaj się dobrze to kalkuluje. O, jasne, że on może odbić. Mam posunięcie potem D3, skoczek na F3, wyprowadzenie gońca.
Może hetman e2 w grunt, że mam zrobioną roszadę. Ok, posunięcie d3. Chwila, tutaj hetmana nie ma. Dobra, wyprowadzam skoczka. Wiecie co? Chyba wpadłem w pułapkę. Ale moment. Bo jak odejdę tu, to mi da szacha. Tu, 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 tu. Goniec nie jest wyprowadzony. D3 trzeba było grać. Zdecydowanie. W tej sytuacji trzeba było grać D3, Krzysztof. Nie posłuchałeś siebie. No dobra. Pomyślmy, no bo to jest gambit królewski. Tu się mogą dziać naprawdę cuda. Ja myślę, że tak, no nie ma wyjścia. Po prostu nie mam wyjścia. Wiem, że to może nastąpić i nastąpiło. Na szczęście mam odbicie tu, ale on dostanie dobrą grę. Kurczę, on dostanie bardzo dobrą grę. Jeden ruch, czyli rozwojowy D3 trzeba było jednak zagrać. No tu muszę odbić figurę, nie mam wyjścia. Odbicie, odbicie. I on zrobi długą roszadę. I on będzie miał dobrą grę. Bardzo dobrą grę będzie miał nawet, bym powiedział. Rewelacyjną. I bardzo poważnie się muszę zastanowić, jak rozwinąć dalej figury. Bo będzie to piekielnie trudne. Uważam, że czarne mają teraz bardzo dobrą grę. Coś tutaj pograłem nie tak. Goniec D6, naprawdę? A myślałem, że zagra lepiej. No to teraz przeciwnik daje mi możliwość rozwinięcia skrzydeł, bo mój goniec będzie grał szybciej. D3 koniecznie, po biciu bije pionkiem, mam możliwość hetman E2 później. On może oczywiście zagrać tutaj, ale mam też ruch, na przykład hetman H5 z wymianą hetmanów, albo wieża H5, więc mata nie będzie na H2. Ok, wybicie, wybicie. To przewidziałem. Zastanawiam się nad daniem szacha. Chociaż może najpierw tutaj, wieża H5. Wieża H5. No mata nie ma na szczęście. Przeciwnik dał mi szansę. A, hetman się ładnie zasłonił. Nie dał mi szansy. Może tak zagrać? Nie, goniec G5. Przecież, goniec G5. Goniec G5. Szybki ruch rozwojowy. Już czuję się bezpieczniej, bo jest wieża jednak. Asekuruje mnie wieża. Przepraszam najmocniej. No i teraz moje figury się rozgrywają. No i właśnie to się zmienia bardzo często w szachach. Jak bardzo ważny jest rozwój figur. Hetman E2 koniecznie z szachem. Z uwagi na to, że dalej bronię wieżę, atakuje króla, to jakaś zasłonka się szykuje, a wprowadzam wieżę na F1. No i to moje figury tutaj wiodą prym. Zdecydowanie, ale przeciwnik mógł mnie zniszczyć według mnie. Mógł mnie zniszczyć. Pograłem fatalnie. Tam jeden ruch tylko źle zagrałem. A tak to gość naprawdę rewelacyjnie pograł. Trochę jeszcze mi się plączą figury, znaczy plączą, bo jeszcze widzę, że on może tak zagrać aktywnie, ale myślę, że tutaj już co, no tak? Jak tak zagra, będę musiał wymienić te hetmany i pozycja trochę się uspokoi i dalej trzeba będzie rzeźbić. No bo wieża na H5 nie stoi dobrze, ale do obrony musiała wejść. No tak, hetman E6, dobrze zagrał. No muszę wybić i wieża H3 uciekać daleko, żeby mieć swobodę gry. Tu oczywiście jeszcze patrzy na pionka, więc troszeczkę swobodniej. Znaczy jeszcze on musi rozwiązać te problemy, no ale na przykład taki ruch. Okej, jest to ciekawe posunięcie. Muszę chyba tak w ogóle. Nie mogę sobie pozwolić na słabość pierwszej linii. Bardzo możliwe, że będziemy grali końcówkę bardzo równą. Nawet bym powiedział moją gorszą, bo tutaj pionek jest izolowany. Dobra, to jest opcja do tego, żeby wymienić wszystko. Niestety, zaraz, wymienić to wszystko czy nie? Czy zagrać tak? Zagra tu. Kurczę, dobrze gra. Dobra, wymieniam. Przynajmniej nie będę miał problemów z pierwszą linią. Końcówka jest bardzo równa. To znaczy, to za dużo powiedziane. Uważam, że może czarne mają nawet lepszą końcówkę. Grunt, że skoczek stoi dobrze, tu jest atak, muszę zagrać tak. Grunt, że skoczek właśnie, ale zaraz, goniec B4. Nieprzyjemności duże, tak będę musiał. Mam gorszą, słuchajcie, mam gorszą. No gram tutaj, żeby z tempem znaleźć coś, żeby tutaj. Ależ on tempuje, to tak chyba.
Przepraszam, śmieję się, bo strasznie szybko gra, a uważam, że ma wygraną. To powinien się zastanowić i króla ma bardzo aktywnego, to jest plus. Słuchajcie, no co za partia w ogóle? Wymiana, dobra, ta wymiana dla mnie będzie dobra. Muszę to wymienić. Ojejku, tu jeszcze jakieś takie niebezpieczne rzeczy są, ale nie, no tutaj działa wszystko, myślę. Może tak zagrać. Kurczę, wiecie co? Może tak nawet zagrać. No może tak. Będę tutaj żebrał o remis. Gram tak, żeby król wyszedł. No tutaj jest opcja skoczek C1 z atakiem na pionki. Potem może tak zagrać. Może tak. Na czarnych polach ustawić te pionki. No trzeba będzie. Pozycja jest nieciekawa. No gram tutaj. Z tempem uciekam, bo ten pionek potem ucieknie. Ale się porobiło. Co to jest w ogóle za partia? Kosmos. Kosmos. No tu czarne powinny wygrywać bardzo łatwo. No król jest tak aktywny, że trzeba to byłoby wykorzystać mocno. Czy to przeciwnik wykorzysta? No nie wiem. Ja tutaj muszę walczyć o remis. Bo no właśnie, no, król jest tak nieaktywny, że to jest tragedia. No ale póki figury w grze, jeszcze wiele się rzeczy może zdarzyć. Aha, on tutaj może analizować takie posunięcie, ale zwaliłem. No tak, król E5 wtrącenie, bo jak bicie tu, to bicie skoczka i w ogóle jestem poszarpany. Powinien tak zagrać. B4 słaby ruch, no jakby słyszał. Ale, chwila. Tutaj i widełek nie mam niestety. Ajajaj, no dobra, gram tak. Gram jakbym miał te 1350 niestety. Kolejny pionek. No właśnie, skoczek jak zbije tu. Muszę tak zagrać. Moja taka cicha nadzieja, jak odejdzie skoczek, no to dam tutaj widełki. I wezmę figurę. No A4 grać muszę. Walczę o remis. Walczę o remis. Nie myślę tu o wygraniu tej pozycji. Niesamowite. Niesamowite rzeczy się dzieją. Może jakiś jeszcze subtelny szach. Ten król będzie musiał gdzieś mi zejść i skoczek swobodnie może zagra na D5. Ok. Król E6. Skoczek tu. No te skoczki, no właśnie, to są skoczki. Może też te skoczki zrobią pożytecznego. No muszę w końcu królem podejść, nareszcie. Troszkę król bliżej musi podejść. Nie ma wyjścia. Nie widzę nic sensownego w ogóle w tej pozycji. Co no, tak zagrać? Pionek mniej, to na czysto. Tutaj. Takie związanie. Ojejku. Co? Gram dzisiaj katastrofalnie. Tak będę musiał zagrać. Skoczek. Mądrze, mądrze. Nie mam wyjścia, gram tak. No dokładnie. On już czuje krew. No tak, weźmie mi tu, weźmie kolejnego pionka. Mądrze gra gościu. Sensownie, trzeba przyznać. Sensownie. No co, zagram tak. Bicie, król tu. A wyjście jest. Z gońcem może bym pograł, ale to chyba i tak jest ciężka sprawa. No, słuchajcie, uczciwa przegrana z gościem 1400. Tu nie ma co się śmiać. Znaczy, można się śmiać. Niesamowite. Niesamowite, no w tych gambitach różne rzeczy się dzieją. No tam grałem jeden ruch źle, no i teraz będę za to cierpiał. No król do centrum, tu nie widzę nic sensownego. No właśnie, pytanie czy tutaj bronić, czy próbować tam, ale tam się nie przedostanę. No muszę tutaj próbować bronić. O, teraz mi przeciwnik dał jakieś opcje, żeby naruszyć te pionki. Czyli daję szacha. Tu będę próbować kontrować.
Jak tak, to tak. Nie. No właśnie, bo tak, tak i tak, tak sobie wymyśliłem. Ale tak, to on zagra tu i skoczek będzie na uwięzi. Więc, może tak. Tu i tu będzie bardziej jakaś tam sensowna opcja. Dlatego, że jak pionki będą mi uciekać, a będą pewnie. No dobra, tak. Szacha nie ma. Bo jak on zagra tu, to tutaj i wezmę tego. A jak nie, to tutaj i coś będę tam próbował szarpać. Oczywiście jego planem powinno być przejście na to skrzydło teraz. No ale próbuję szczęścia. Dobra. Gramy tutaj. Dosyć szybko. Muszę. Aha. Muszę przejść tutaj. Tego pionka wezmę. On ucieknie mi tu. Ja tu. On tu. Ja tu. Dobra, biorę. To jest jedyne wyjście, żeby próbować coś tutaj ugrać. Jednego pionka wziąłem. Może się uda tamto skrzydło jakoś zredukować. Powrót tu, 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 tu. Okej, no. Jakaś szansa może się pojawi, bo te pionki będą też miały opcję kontrowania. Ale myślę, że przeciwnik gra dobrze. Ok, powrót. Tutaj zawsze zdążę. Zawsze? Nie wiem, czy zawsze. Szach nastąpił. Tak, żeby zagrać tu, tutaj. Skoczek też ma opcję tu, dobrze. Pionki. Kurczę, dobrze gra. Naprawdę muszę przyznać, że dobrze gra. No tak. No idę tak, nie mam wyjścia. Tu muszę. Ha, przegrywam szybko. Bo idę tu, tu, tu i on tu. Wow. Dobra, dam mu tę przyjemność. Dam mu tę przyjemność zamatowania szachusia. No słuchajcie, no tutaj niestety przegrałem bardzo uczciwie. Bez dwóch zdań. Nawet opcji pata nie ma żadnego. Piękny mat. No i jest porażka. Jest porażka, słuchajcie. Spróbuję rewanż, spróbuję rewanż. Aż mi się wierzyć nie chce, że on tak dobrze grał. Naprawdę? Bardzo możliwe. No bardzo możliwe. No, słuchajcie, nieźle. Przejrzę w takim razie tę partię, skoro nie chcę rewanżu. Dokładność 92,2. No to dobra dokładność. No, przyzwoita. Zerknijmy sobie z oceną, jak to wyglądało. Tak, F5. F5 to ruch właśnie podejrzany, ale zaskoczył mnie gościu. Tak. Bicie, okej. Skoczek, bardzo ładnie w ogóle. Jest bardzo dobry ruch. No mi się ten ruch bardzo podobał. Goniec tutaj, okej. Skoczek E7, cały czas dobrze. Roszada. A6. Goniec tutaj, dobra, bicie, wszystko się zgadza. No właśnie, tak jak mówiłem, D3 trzeba było grać, chociaż komputer też podpowiada skoczek C3, jak widać. Tak też poszło, ale D3 było ruchem jednak chyba solidniejszym. Normalna pozycja, mi się wydawało, że tu już mamy bardzo dobrze. Te prześwity u przeciwnika są niebezpieczne, tak. Skoczek H4, ok, szach. No tutaj już ma gość lepiej, szybko to wykonał. Goniec D6 najlepsze. D3. Dlaczego goniec D6 najlepsze? Ja rozpatrywałem roszadę. Wieża F4 na tego pionka. To on czegoś widział, czego ja nie widziałem. Tak. D6, ok. Bicie, bicie. Hetman H4. Hetman E6 pokazuje. Czyli tutaj. Niby najlepsze, żeby potem zrobić długą roszadę. On zagrał tak, ok, więc co, słaby ruch, niby słaby, wieża H5, ale daje radę.
Koniec G5, hetman F7 i tutaj się rozwinąć w ogóle. Król D7, bardzo, bardzo dobry ruch. Wspaniały. Zobaczmy. No, komputer tak pokazuje, jedyny dobry ruch. Świetne. Tak. Hetman E6 również. Aha, wiecie co? No tak, zepsułem, bo nie widziałem skoczek E4, żeby nie wymieniać hetmanów. Jakbym ich nie wymienił, no to może by jeszcze coś tam się udało. No i co? I tutaj wróciłem wieżą. Wieża AF8. Czy HF8 bez większego chyba znaczenia. Kurczę, ale tak jakoś ciekawie to grał. Tu. Skoczek E5 najlepsze. Nieźle. Gość z 1400 tak dobrze grał. Goniec F4. Ciężki ruch. Bardziej właśnie D4 się narzuca tutaj. Skoczek D3 najlepsze. W ogóle najlepsze. C4 nie było rozpatrywane. Żadnych błędów mi tutaj nie popełnia. Goniec B4. Królem zagrał. Równorzędne ruchy. Tak. Skoczek wyleciał. C5. C5 jest rozpatrywane. C6 najlepsze. No, uczciwie grał chyba. Uczciwie. G3. Albo bardzo mądrze. B4. No i tutaj zepsułem, ale pomyślał sporo. Minutę. Niecałą. Sporo. No tak, minutę, znaczy minutę pomyślał. I co? A3 trzeba było grać. Mniejsze zło wybrać, ale to się tak łatwo mówi. Goniec zbił bez wahania. A4. Goniec D2. Tutaj szach. Tu jeszcze miałem opcję. Skoczek H5, bo jak tak by zagrał, to tutaj chyba tak jest ciekawa sprawa. A tak, nie dostrzegłem takich możliwości. Skoczek D5, skoczek D3, król G2, król E6. No tutaj zepsułem. Ale co, skoczek na B2? Skoczek C5 zagrał. Więc A5 już poczuł, wiedział, że tutaj jest dobrze. Tak. No i to przegrano oczywiście. Król tutaj. D6, skoczek D5, A5 poszło, B4 teraz, kurczę B4. Człowiek to by tak szukał raczej ucieczki pionkiem, co nie? A tutaj B4 najlepsze ze strony przeciwnika. Tak. B4, tak. Skoczek B2 najlepsze. Nieźle. No dobra, to już proste. Dałem sobie mata wcisnąć. No nic, ciekawe. Szkoda, że nie chciał rewanżu. Zerknę tylko na profil. Diamentowy. Użytkownik diamentowy. No, świetnie. Szybkie szachy tyle. Blitz tyle. No nie, no gość grał dobrze. Po prostu grał dobrze, uczciwie i ograł. I mnie ograł. No słusznie. Dobra, moi drodzy. To by było chyba na dzisiaj na tyle. Króciutko. Dwie partie. Jak widzicie, porażka się pojawiła w speedrunie. No i cóż, trzeba uważać na każdego. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej grze, o tej partii. Tyle. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam.